W tej misce mamy równo 100 nuggetsów. W tej misce również mamy równo 100 nuggetsów. Kto pierwszy zje całą zawartość jednej takiej michy, wygrywa. Rywalizować oczywiście tradycyjnie będę z Aleksandrą. W całości też jak zwykle będzie nam przeszkadzać bądź pomagać koło fortuny, które będziemy sobie kręcić co 2 minuty. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby żaden kontent was nie omijał, a jak już zjedziecie na dół, zasubskrybować ten kanał, to możecie przy okazji stawić lajka za to poświęcenie. Oprócz samych nuggetsów dostałem jeszcze sosy. Proszę bardzo. Dwa sosy są do jednego. Trzy sosy są do jednego pudełka. Tak, bo ja kupiłem 10 razy 20-nuggetsowe pudełko, nie? Jestem ciekawa, czy dali dobrze te sosy, czy na przykład nic nie oszukali i nie dali mniej. Tak samo w nuggetsach, nie liczyłem tego. No, mam nadzieję, że nie oszukali. Dobra, to co? To start. Już no ale poczekaj, no daj mi timer ustawić. Jestem głodna. Ja też jestem bardzo głodny, ja śniadania w ogóle nie jadę. Nie no, ja jadam, proszę śniadanie, jadą pancake'i na śniadanie. Zrobiłam. Beze mnie? Mhm. No cię nie było w domu. Czas, start, lecimy. Lubisz ogólnie nuggetsy? Tak, nuggetsy są bardzo dobre. One są takie delikatne. Lubisz kupić kolkę do tego. Mamy wodę. Kolka by lepiej pasowała. Pierwszy nugget za mną. Ja mam też. Ja mam dzisiaj inną strategię niż zwykle. Ja będę jadła powoli, żeby po prostu delektować się tym, co jem. Jak będę jeść powoli, to mam nadzieję, że zjem więcej. Bo zawsze tak szybko, szybko i potem jesteśmy tacy napchani. To jest fakt. No i nie rób tak, ty jest szybko. Ja lecę strategią, wepnij w siebie ile wlezie. No nie no, bo zjedliśmy oboje jak na razie dwa. No ja trzeciego już jem. A, pierwsze kręcenie, mogę ja? Możesz. O. Patrz, przeleci, nie przeleciało. Nie, kurde, bo tak blisko, żeby odłożyć. Zawsze do każdego odcinka kupujemy szczypce, bo zapominamy ich z domu, czy tam zapominamy, że mamy. I mamy teraz cztery, ja jem ciastkami. Ej, ale to się jest spoko szczypcami. Tak, to jest akurat wygodne. Ale chciałem chociaż jakieś narzędzie dodać do kafortuny. Jaki masz sos? Słodko-kwaśny. Celowo wziąłem 14 słodko-kwaśnych i 15 śmietanowych. No bo wiem, że Ola najbardziej lubi śmietanowe, a ja właśnie najbardziej słodko-kwaśne. To jest odwieczny konflikt ludzi. Zawsze każdy który sos lepszy? Tak, no. To tak jak Pepsi i Cola. Tylko Pepsi. Tylko Pepsi. Tylko sos słodko-kwaśny. Tylko sos śmietanowy. Nie wiem, który to już nagle, przestałem liczyć, wiem, że kręcę kołem. Ma, kręcimy. Co? Najlepsza pozycja na kole. Odłóż sobie 10 nuggetsów. Raz, dwa. Zobacz tego jaki wielki. To są dwa. No gdzie? To jest są jeden. Dwa. No ale one są braćmi. 10. Nuggetsy są fajne, takie delikatne. Mhm. Ale ja apeluję o to, żeby kto szybciej zje największą miskę pizzy. I ułożymy tak pizzę tutaj wokół i po prostu będzie pełno kawałków. 30 tysięcy lajków i to robimy. To będzie, nie jest to takie to będzie mój ulubiony odcinek, który nagramy. O, o, przesuń się, przesuń się! Tak jest! Prawie byś miała odłóż, a masz nie jedz. Smacznego. Jak ci idzie? Dobrze, chyba wygrywam aktualnie z tobą. No, odłożyłeś 10, dlatego wygrywasz. Ej, póki co wchodzą jak w masło te nuggetsy. No nie, nie jest źle, jest spoko. No kiedy się ten czas skończy? Jestem głodna. Ustawiłeś ten czas? No tak. Już minęło 10 minut. No to sprawdź, ile zostało. Nie ustawiłeś czasu! Zapomniałem. No dobra, to kręć już, no. Minęły, uznajmy, że minęły 2 minuty. To po prostu specjalnie to zrobiłeś, że mnie nie jadę dłużej. No nieprawda! Dawaj szczypce. A pokaż swoim sosem. A pokaż swoim sosem. Fajnie. Mi ten sos śmietanowy pasuje tylko do ziemniaka. Mm-mm. I to jeszcze zmieszane z keczupem, jak jest to jest git. Mm-mm. Jak na przykład weźmiesz sobie fryteczki zakręcone, zmieszasz keczupik z tym sosikiem, wtedy da się to jeść. To by można było jeść wszystkim. Z kotletem na przykład na obiad? No. Tak, to mielonego jutro robię i jeszcze sosem śmietanowym zostaną. Nie ma problemu. Już są zimne. Ale czuję się już lekko najedzone. A już są zimne. O! Nie. Stop! 5 nuggetsów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę bardzo. Pięć? Pięć. Pięć. Odkładam szczypce. Ja bym chciał ten musztardowy posmakować. No i super! Ja nie wierzę, Paweł! Chodź, skipper. Przepraszam. Na niego spadło? Tak, patrz to. Ja pierdzielę. Czas, stop. Musimy umyć psa. Idę go umyć, a ty weź posprzątaj. Ja Riko! Zostaw. Posprzątaj podłogę. Dobrze, więc tak. Teraz kto kręci? Ja kręcę. Ty. Dobra, ja zakręcę i potem posmakujemy ten sos. Tylko ja go może dużo dalej, żeby mi nie spadł. Za dużo go nie zostało, no ale nic. Chyba na minus dla mnie. Co? Zamieniamy się miską. I faktycznie tą różnicę widać. Tak się prezentowała moja miska, teraz już ona jest u Oli. A tak się prezentuje druga miska. Jak smakuje ten musztardowy? On jest taki miodowy. Miodowo-musztardowy, no. No. Czujesz się jakbyś jadł miód? Potem na chwilę czujesz tu taką gorycz musztardy mocną. Słaby. Nie polałem się. Po co ty to dajesz, Paweł? Ja pi***. Czekamy na jakiś dowcip. Cały czas są te same.
No bo cały czas klikasz pierwszą pozycję w Google, może dlatego. Trzy koleżanki z biura przychodzą w odwiedziny do czwartej, leżący w szpitalu. I co, dajecie sobie radę beze mnie? Pyta chora. Podzieliliśmy twoją robotę i jakoś leci. Kasia robi na drutach i Ola przyparzy kawę, a ja zabawiam szefa. Czemu się śmiejesz? No bo co z tym śmiesznego było? No że tamten myślała, że oni sobie nie poradzą, ona tak naprawdę nic w pracy nie robiła. A. Nie skumałeś! Nie, nie skumałem. No ale widzę, że skumali, nie muszę mówić kolejny raz. Tak, 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 ile? 10. A, pa. I 10. Zaczynają się robić chłodne te nuggetsy. Są zimne. A ty masz w ogóle jakąś spaloną tutaj miałeś, bo zobacz ten jak wygląda, on jest spalony. Bez skrytu. Patrzcie, jaki zjarany chłopak. Co ty robił gryziony nuggets? Aha, bo miałam chyba nie jedz, czy coś takiego i włożyłam. Okej. Okay. Był podsypany pod innymi. A to może nie? To może tego nie jedz. Myślisz, może on, to, myślisz, no to pracownik? Na pewno nie, no na musiało wpaść. Odkładam to gdzieś no, na bok, tutaj na te sosy, no. Zamień się mi skąd przeciwnika. No i znowu ja mam mniej i znowu się zamieniamy. No przecież patrzcie, ja odrzuciłem i zjadłem dużo. Gdybym ja miał teraz cały czas tą samą miskę, to już bym miał prawie pustą. Nie chcę się teraz jeść. Stracimy motywację. Rezygnujemy? Ja nigdy nie było czymś świeżo, że rezygnujesz. No bo nie ma, do końca walczymy. Do ostatniej kalorii musimy być grubasami. Chcemy jechać na wakacje i mamy być grubasami? Słuchaj, rekordów jedzenia nuggetsów, który zrobił Yoshi, i tak nie pobijemy. A jaki był rekord? Nie wiem, że jak 1000 nuggetsów. Nie wiem ile zjedli. Serio? Tak, nie widziałeś tego filmu? Aha. Później ci pokażę. Pozdrawiam Filipek. Ale Filip jest idealnym dowodem na to, że się da jak się chce. Zobaczcie jak wyglądał, a jak wygląda teraz. Jaki jest z niego przystojny kocur, nie? No to trzeba chcieć. No trzeba chcieć, no, ty a nie wpieprzać się... nuggetsy. Nie wiem, ty codziennie mówisz rano, że jesteś na diecie, a potem nagle wpadasz na pomysł nagrywania takiego odcinka. Dobra, ostatnia miska. Nie nagrywamy nie więcej. Pizza znaczy... miała być. No to nie. No dobra, to żadne. Ewentualnie ze zdrowymi rzeczami jakaś. Ja w ogóle nagrałabym wielką miskę zupy pomidorowej. Możemy nagrać. Dobra. Takich normalnych rzeczy. Tak. Zupa pomidorowa jest git. Jesteśmy na diecie. Umowa stoi. I chodzimy na basen. I chodzimy na basen. Przecinamy. Czy ktoś nie miał teraz kręcić? Kręciliśmy. A ja teraz miałem kręcić. No właśnie. Komu zagadałaś? Odłóż sobie 5 nuggets. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cyk. No faktycznie mogę tą Pepsi kupić, by lepiej wchodziło, no. By ci się odbiło i tak dalej. Ale my na diecie chciałem zdrowo. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jedziemy dzisiaj do Bartka i Wiktorii, dać im nuggetsy. Mi się załamał, jak to dostaną. My im ostatnio zostawiliśmy parówki. Co jeszcze? Frytki zostały. Te, które odkładaliśmy, zostały. Tak. Ale potem przyjechali znajomi i zjedli wszystko. I od razu możemy powiedzieć wam, że frytki z maka odgrzane w piekarniku są dobre, bo odgrzaliśmy je tak, w piekarniku no. Po dużej misce. Dania do ciebie gotowaliśmy, u nich pełno naszego tak, jedzenia. Zostało, chłopcy się wkurzyli i nas wyrzucili ze swojego domu. Bo ileż można. To panierka już się robi taka... Nie chrupka, tylko taka ciągnąca się, nie? A swoją drogą wydaje mi się, że nuggetsy jakby się wrzuciło do piekarnika, to też byłyby super, dobre. No. Tylko by trzeba było je odwracać, żeby były pikantne. Chrupiące z dwóch stron. Koniec czasu! Zacięło się chyba koło. Teraz odłóż sobie 5 nuggetsów. Tak? No. To bardzo dobrze, bo koło chcę, żebyśmy byli na diecie. Odkładam 5. Nie wiem, ile nam jeszcze tego zostało, ale wiem, że mój brzuszek 30. Już 40, mówi nie. 40. No trochę odłożyliśmy, nie? Tam jest prawie połowa miski. Ponad połowa miski. Znaczy nie, no to też jest zgubne. Tak, bo ta miska na dole jest wąska, nie? Na dole jest wąska i tak naprawdę jak ja wrzucałem, to to były gdzieś dwie paczki, czyli to będzie z 40, a reszta 60 mieściło się do końca. No i tak odrzuciliśmy całkiem sporo. Nie, no dobra, teraz już odłóż sobie, ale restujemy apkę. Też tak masz, że zaczynasz jeść coraz mniej sosu? Tak. Że już tak minimalnie maczasz? No, bo ten sos już jest też taki... Za dużo go jest, jest za tłusty taki jakby. Dobra, resetuję koło. No zobaczymy, co się teraz wykręci. Koło zresetowane. Kręć. Nie, jedź dalej, no! Zamieniamy się miskami. No to chyba lepiej dla ciebie. Tak, u ciebie jest mniej, dobra, ja fan! Bobo, płacz. No zobaczcie, już tylko taka garstka została. No tu no, faktycznie trochę więcej, co prawda? Nie, no, tu jest więcej. Jest więcej, no. Skipper zasnął po kąpieli na kocu. On zawsze śpi po kąpieli. Po deszczu, po wszystkim. Dla niego to są okropne emocje. Bardzo nie lubi się kąpać. Przepraszam, synek. Później idziemy do smakołyk. Jak ci idzie? Po pierwsze są zimne już bardzo. Po drugie musisz kręcić. Ja kręcę. Ty kręcisz. Po drugie, to już jest ten etap,
kiedy tak naprawdę wszystko zależy od koła fortuny, nie od naszych brzuchów. I teraz możemy przejść do twojego kręcenia. 9-10. Doganiam cię. O, kręcę? Czyżby było odłóż te 10 znowu zbagowane? Jeszcze jedno, przeleć. Opowiedz żart. No to dawaj, opowiadaj żart. Ja powiem na pewno śmieszniejszy niż ty. Ale mój był śmieszny! Dajcie znać w komentarzu, że się zaśmialiście. Dzwoni żona do męża. Kochanie, świeci mi się jakaś kontrolka Aladyna na zegarach. A on mówi, a to pewnie olej. A ona, dobra, to olałam, cześć. Dobre, nie? Nie. No lepszy niż twój. Jemy dalej. Nagieciku, nagieciku, powiedz mi przecie, kto jest najgrubszy na tym świecie? Paweł. Policz, ile mi zostało. Raz, dwa, trzy, cztery. 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Teraz ja policzę, ile ja mam. I wtedy zakręcę. Dobra, ja nie policzę. Mam ich za dużo. Ta radość. 10 nuggetów! Ta Michał już jest prawie pełna, nie? Tak. Tak dużo dzisiaj się trafia, odłóż. 10. Następnym razem na koło fortuny dodamy zamieść się z miską tą, która... Następnym razem na koło fortuny dodamy zamieść się z... Następnym razem na koło fortuny dodamy zamieść się miską z tą, do której układała. Następnym razem dodamy na koło fortuny, żeby zamienić się z miską tą, do której odkładamy rzeczy. Dziękuję. Ja to właśnie 7 razy próbowałem powiedzieć. 17. To ja mam 22 chyba już teraz, bo zjadłem jednego w międzyczasie. Wszystkie zjedzone nuggetsy liczą się podwójnie! Dawaj! Daj tam tą miskę, podaj. Muszę go jeszcze zjeść. A możesz wcisnąć na przykład sobie 5 nuggetsów do buzi i będzie się liczyć jako 10. No tak, bo potem muszę je zjeść. No ja to myślałam, że to będzie teraz taka walka, że wiesz, że zjesz 10 nuggetsów. Jakbyś zjadł 10, to byś miał z ekraną. Już ciężko się to przełyka. Ile czasu mi zostało? 43 sekundy. Ja nie próbuję następnego. Nie? Nie, mój brzuch już mówi nie. To co, teraz liczymy na koło fortuny? Chyba już tylko. Czy liczymy, kto ma mniej i ta osoba wygrywa? Nie. Nie no, jeszcze coś tam w międzyczasie zjem, ale teraz jestem zbyt zapchany. No szkoda, to było fajne. No nie mogę, no! To jest też rekord odkładania. Ile ci zostało? 7. Nie resetuj tego koła! Nie resetuję koła, jestem ciekaw jednej rzeczy. Sprawdzam coś. Co chcesz robić? McDonald's kalorie. Kręć. 20 nuggetsów ma 900 kalorii, 893 kalorie. Czyli jedna miska miała 9000 kalorii. Myślę, że zjadłem z 30, tak na oko. No bardzo dużo dzisiaj odkładaliśmy, nie? To fakt. Koło. Ale to jeszcze nie koniec. Mogą się jeszcze los odwrócić. Nie no, to koło jest jakieś dzisiaj naprawdę zacięte. I to nie jest tak, widzowie, ja wam pokażę coś, bo żeby nie było. Tutaj jest coś takiego, jak wyjdziesz w ustawienia, to masz tu coś takiego jak wyniki. To jest chyba ostatnie 7 wyników, bo my wtedy zresetowaliśmy koło fortuny. To nie jest tak, że my kręcimy 10 razy, wiecie, i tutaj jest coś ustawione, jakby serio to się tak trafia dzisiaj. Odkładaj 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ej, ja widziałem jakieś fajne danie z nuggetsami na TikToku. Zostawimy sobie 10 wylówce. A jakie danie to było? Nie pamiętam, ale było coś dobrego takiego, okay. Z serem, z czymś tam, że tu zapiekasz jakoś, no coś tam pamiętam, że widziałem. Teraz ja kręcę. No nie mogę, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to się pełna miska, czyli odłożyliśmy plus minus 100 nuggetsów, no. Bo to wygląda tak jak nasza miska tak. Na starcie. Zostały ci 2 nuggetsy, zjesz już to? Nie zjem. Nie wciśniesz? No ja mam jeszcze 2 wcisnął, ale ja zostawiam miejsce, bo jak będzie zamień się, to ja sobie wezmę twoją i opierdzielę te nuggetsiki. A jednak. Próbuję, zobaczcie. Co jest za wygrania? Nie wiem, czy jest warto. Miska pełna nuggetsów. Nie no, 2 stówki. Jednak. A nie chcesz jednego zjeść? I dam ci 100? Za 100 nuggetsa? Mhm. Czyli 100 dla ciebie, 100 dla mnie. A to jest ciężkie. No jest już ciężkie. Jak ten nuggets to po prostu czuć jakbym miała do takiego wielkiego kotleta schabowego. Zjedzony. Nie, ja jeszcze nie zjadłam. Kręć. Jeszcze nie wygrałam. No w sumie tak. Ostatnie kręcenie, decydujące. Nie no, zbagowa... Dobra, jednak nie. Patrz, będzie co innego. To jest niec. Nie jedz. Wow, ja bym tego nie robił od 10 minut. Gratuluję, wygrałeś 100. Będziemy rozdać nuggetsy, widzowie. Lajka zostawcie. Subskrybujcie kanał, zapraszam na Oli kanał.
To był ostatni odcinek z Niezdrowej Miski. Zapraszam na nasze Instagramy. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, pa, pa, cześć. Cześć.